Firma Sirbud była jedynym oferentem podczas ostatniego przetargu. Umowa z nowym dzierżawcą zostanie zawarta na 25 lat. Generalnie planują tam e, zmodernizować cały obiekt i ewentualnie postawić na hotel i spa. Sirbud planuje przywrócić dawny blask terenom położonym nad jeziorem Bystrzyckim. Prowadzone będą tam głównie inwestycje turystyczno-rekreacyjne. Musimy pamiętać, że to już był trzeci przetarg, który ogłaszaliśmy i bardzo się cieszę, że w końcu doszedł on do skutku, że zgłosiła się firma, która jest w stanie zapłacić tą w zasadzie chyba symboliczną kwotę, a dla mnie najważniejsze jest to, że jest w stanie zainwestować, bo chyba ten teren bardzo potrzebuje inwestycji. Do i i tego, żeby odzyskał dawny blask, który tutaj mieszkańcy Świdnicy i okolic pamiętają, jak to kiedyś wyglądało nad jeziorem Bystrzewskim. Odnowiony teren będzie doskonałym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców Świdnicy i Wałbrzycha.